Cześć, z tej strony Sargon, na to kolejna część naszej kariery. W tym odcinku zagramy sobie trzy mecze ligowe z Leganes, z Atletico Madryt oraz ze Sportingiem Gijón. No i standardowo ustalamy skład na kolejne nasze spotkanie. Z Leganes zagra nieco rezerwowa jedenastka. Musimy dać odpocząć naszym podstawowym zawodnikom, żeby na mecz z Atletico Madryt byli całkowicie wypoczęci. Dlatego też damy odpocząć tym zmęczonym piłkarzom. Damy szansę m.in. Toniemu Lato, zobaczymy co pokaże. Także kilka innych rezerwowych zawodników umieścimy na ławce i zobaczymy jak pójdzie nam ten pierwszy mecz w tym odcinku. Rozpoczynamy spotkanie z Leganes. Valencia ten mecz zdołała wygrać. Gramy na wyjeździe i miejmy nadzieję, że utrzymamy naszą dosyć niezłą formę. Jak na razie same zwycięstwa, jeden remis i zobaczymy jak będzie w tym meczu. Miejmy nadzieję, że będzie dosyć dobrze. Pogoda niezbyt dopisuje, jest deszczowo, ale miejmy nadzieję, że naszym piłkarzom to za bardzo nie będzie przeszkadzało. Mamy jedenastki obu drużyn, skład Leganes, w nim m.in. Aleksander Szymanowski, skrzydłowy, który zapewnia im mocną siłę ofensywną. Strzelił on gola Walencji w realnie. No i jeszcze jest paru innych ciekawych zawodników, a nasza drużyna już mogliście zobaczyć. W niej m.in. Toni Lato, Santimina jako dziewiątka, Bakali na skrzydle znów. No i Soler jako jeden z pomocników. Zobaczymy jak sobie poradzi ten młody zawodnik. Miejmy nadzieję, że się uda naszym piłkarzom. W drużynie Leganes, co ciekawe, nie ma wypożyczonego od nas Roberta Ibaneza. No ale to już nie nasza sprawa, nie wiąże zbytnich nadziei z tym piłkarzem. Tak czy siak zacznijmy mecz. Pierwsza akcja naszej drużyny, Santimina Nani. No, beznadziejny strzał w wykonaniu Portugalczyka. Mamy kolejną akcję. Carlos Soler, Santimina, zablokowany strzał. Będziemy mieli rzut rożny Bakali. Zobaczymy, czy uda nam się wykorzystać coś. Elakim Mangala, Mary Suarez, Santimina. I nic z tego po tym zamieszaniu, piłka wybita. Jeszcze mamy rzut z autu. Zakaria Bakali, Mario Suarez przy piłce, Hakan Çalhanoğlu, Nani. No, niezła mogła być to sytuacja, naprawdę groźna. No ale jednak strzał niecelny, ale ładnie, ładna akcja nam tu wyszła. Luciano, Gabriel! No, ładnie tutaj Leganes spróbuje. Niezły strzał, no ale nieskutecznie. Luciano, podanie prostopadłe do Aleksandra Szymanowskiego. Wrzuta Macis! No i nie ma bramki na szczęście dla nas. Miał tu dobrą okazję Wenezuelczyk, ale jej nie wykorzystał. Jeszcze raz Leganes, Gabriel, Luciano. No ale naprawdę beznadziejnie wyszło mu to uderzenie. Jeszcze jedna akcja pod koniec pierwszej połowy. Luciano wrzuta do Gabriela. Gabriel, ale Diego Alves łapie to większych problemów. No niecelny wyrzut, ale sędzia gwizdkiem kończy tą pierwszą połowę spotkania. No nie za dobrze nam idzie. Leganes ma nawet na nami przewagę, można by powiedzieć. No w drugiej połowie trzeba się bardziej postarać. Przydałoby się zwycięstwo. Leganes zaczyna tę drugą połowę dość mocno. Luciano! Bardzo groźny strzał. Diego Alves na szczęście jest na posterunku. No, popisał się brazylijski goalkeeper w tej sytuacji. Jako, że gra nie idzie nam za dobrze, trzeba zrobić jakieś zmiany. Na boisku pojawi się na pewno Enzo Perez za Carlosa Solera, go wrzucę. Na pewno coś da nam do gry. Poza tym pojawi się Rafa Mir oraz Rodrigo Moreno. Mamy akcję Mario Suarez! Obroniony jego strzał. Mario Suarez tą piłkę zdobędzie. Hakan Çalhanoğlu. Rodrigo, ładne podanie. Rodrigo Moreno. Świetnie mija tutaj przeciwnika. Rodrigo podanie jeszcze do Hakana Çalhanoğlu i gol! Hakan Çalhanoğlu zdobywa bramkę na 1-0. W prawdopodobnie ostatniej akcji tego meczu. Mamy tutaj naprawdę dużo szczęścia. Nie przeważaliśmy widocznie w tym spotkaniu. Naprawdę było wyrównane spotkanie. No, szkoda trochę Leganes, ponieważ walczyli dzielnie. No ale na szczęście dla nas zdobywamy 3 punkty, 3 oczka wchodzą na nasze konto. Świetnie nam wyszła ta akcja. Głównie zawdzięczamy tą bramkę Rodrigo Moreno, ale nie należy też niedocenić tego skutecznego wykończenia Hakana.
Sędzia kończy drugą połowę meczu z Leganes. Naprawdę mieliśmy masę szczęścia przy tej akcji. Rodrigo Moreno i Hakana Çalhanoğlu, no ale się udało zdobyć 3 punkty. Szczęśliwe zakończenie i nie ma się co dłużej nad tym rozwodzić. 3 punkty trafiają na Estadio Mestalla i koniec. Mam tutaj dość ciekawe informacje, a mianowicie Çalhanoğlu został piłkarzem miesiąca. Naprawdę moim zdaniem zasłużył na to wyróżnienie. Dał nam kilka zwycięstw, praktycznie sam albo w dużej mierze on. No ale mam tu też inną ciekawą informację, jak Parejo radzi sobie w Realu Madryt. No i możemy tu wyczytać, że sobie nie radzi. No ciekawe, chociaż jak na razie rozegrał na pewno z pewnością niewielu meczów, dopiero się liga zaczyna, no ale tak czy siak o czymś to musi świadczyć. No i rozegrajmy sobie kolejny trening naszych zawodników. Standardowa paczka do trenowania. I Santi Mina widzę, że dość porządnie, reszta mocno przeciętnie. No, zobaczymy, jak się rozwiną w dalszej kolejności nasi zawodnicy. Mamy jeszcze jakieś wiadomości tutaj od zawodników. No, Çalhanoğlu, dziękuję, że nam. Fajnie, że mamy dobrą współpracę między nami. No, piłkarz naprawdę widać, że jest w formie. No, ale dobra. Konferencja prasowa jeszcze. Zmotywujemy naszą drużynę. No i widzimy się już praktycznie w meczu, jak ustalę sobie skład na mecz z Atletico Madryt. I rozpoczynamy spotkanie z Atletico de Madryt. Gramy na Estadio Mestalla, więc mamy atut własnego boiska. Mimo to nam tak samo z siebie nie da na pewno zwycięstwa, ponieważ Atletico to jest naprawdę trudny rywal. Ostatnimi czasy to drużyna z Madrytu ma zwyczaj wygrywania w tych rywalizacjach. No ale liczę, że to zmienię po tym meczu, że to się zmieni i to Walencja stanie się stroną przeważającą, tak jak było kiedyś. I uda nam się osiągnąć tutaj korzystny rezultat. Oba składy naprawdę wyrównane, ale to będziecie mogli już zobaczyć za chwilę. Najpierw skład naszej drużyny, którego tym razem wam nie pokazywałem. Jest to zdecydowanie podstawowa jedenastka. Obrona Cancelo, Garay, Mangala, Gaya, Çalhanoğlu, Camacho, Perez i w ataku Rodrigo, Rondon i Nani. Za chwilę także będziecie pewnie mogli zobaczyć jedenastkę drużyny z Madrytu. No jak na razie piłkarze się witają między sobą. Nasz menadżer skupiony. Miejmy nadzieję, że to wygra. No i skład Atletico. No skład naprawdę ciekawy. Znajduje się tam m.in. William Carvalho, którego kupili. Strootman na ławce i zobaczymy, czy ci dwaj nowi zawodnicy dadzą im zwycięstwo w tym spotkaniu albo remis. Liczymy na to, że będziemy stroną przeważającą mimo wszystko. Jeszcze zobaczmy sobie tabelę. Pierwszy Real Madrid, my na drugim miejscu, a Atletico tutaj nie widać. To znaczy, że nie za dobrze rozpoczęli ten sezon. Dobrze dla nas. I rozpocznijmy to spotkanie w końcu. Nasza akcja, João Cancelo na skrzydle. Cancelo schodzi trochę do środka. Podanie do Salomona Rondona. Rondon i gol! Mamy bramkę. Dość szybko wychodzimy w tym spotkaniu na prowadzenie po naprawdę skutecznym wykończeniu Wenezuelczyka. Nie było to mocne podanie, ale jakże precyzyjne. Można zobaczyć na tej powtórce, jak zmieścił to w siatce Salomon Rondon. Chociaż to nie było z drugiej strony aż takie trudne wykończenie, trudny strzał do obrony, ponieważ nie leciał aż tak blisko słupka, ale tak czy siak mamy bramkę. Zaskoczony był tutaj Oblak, no i dzięki temu udało się Rondonowi zmieścić piłkę w siatce. Brawo, brawo. Mamy akcję kolejną. Hakan Çalhanoğlu, podanie prostopadłe Salomona Rondona. Rondon będzie się ścigał. Rondon, Rondon! I strzał zablokowany przez piłkarzy Atletico Madryt. Hakan Çalhanoğlu, Salomon Rondon, Hakan Çalhanoğlu, no i strzał, ale niestety obok bramki, nawet nie to uderzenie, ale niestety po niewłaściwej stronie słupka. Koniec pierwszej połowy tego spotkania, wynik 1 do 0, bardzo dobrze nam idzie. Naprawdę niszczymy Atletico w tym spotkaniu, mamy ogromną przewagę i oby to tylko utrzymać podczas drugiej połowy tego spotkania. Rodrigo Moreno na skrzydle. Rodrigo będzie się ścigał.
Ładnie mije naszego rywala Rodrigo. Rodrigo z jaką łatwością wszedł w topole karne i strzela bramkę 2 do 0. Z jaką łatwością on tu minął wszystkich piłkarzy Atletico. Naprawdę Rodrigo podpisuje się w naszej karierze w tym sezonie. Szykuje się naprawdę w końcu jakieś porządne spotkania w wykonaniu tego piłkarza. Naprawdę porządnie gra i za to należy go pochwalić. W końcu być może odpali ten zawodnik w Walencji. Jak na razie spisuje się bardzo dobrze i ten gol to potwierdza. Jego występ w tym spotkaniu to potwierdza. No brawo, brawo dla tego zawodnika. I oby tylko utrzymał tę dyspozycję. Bardzo ładny strzał. Rodrigo Moreno 2-0. Salomon Rondon otrzymuje podanie. Będzie wchodził w pole karne. Salomon Rondon. Rondon! Ale strzał obok bramki. Niestety nie udało się Wenezuelczykowi tego gola strzelić. Atletico coś tam próbuje. Antoine Griezmann. Zamieszanie trochę w pole karnym. Jeszcze Griezmann. Torres. Strzał. No ale sędzia podnosi chorągiewkę. Atletico Madryt. Fernando Torres na skrzydle. Janik Ferreira Carrasco. Gol! 2 do 1. Kto by się spodziewał, że akurat ten piłkarz strzeli bramkę głową. No ale naprawdę bardzo dobrze wykorzystał Belk to dośrodkowanie Fernando Torreza. I mają bramkę kontaktową drużyna Rojiblancos. No będzie trzeba przez resztę meczu bardzo uważać, ponieważ może być naprawdę groźnie. Oby jednak się udało ten wynik utrzymać. Robimy zmiany. Z boiska opuści Salomon Rondon, Hakan Calhanoglu oraz Enzo Perez, a na boisku pojawią się młodzi. Carlos Soler, Fran Villalba oraz Munir El Haddadi. Obyśmy utrzymali ten wynik. A Fernando Torres przy piłce odebrano mu, ale tutaj było zamieszanie i Antoine Griezmann przy piłce, Kevin Strootman. Jeszcze raz Strootman, no i niestety 2 do 2. Tak się stało, że piłkarz kierowany przez Atletico Madryt dał im ten remis. Niestety wykrakałem trochę, no ale naprawdę przycisnęło Atletico w tej drugiej połowie i się im ta bramka niestety należała. No cóż. No i się kończy to spotkanie. Jakże nieszczęśliwie dla nas. Niestety Atletico zdołało wyrównać 2 do 2. No przeważaliśmy przez większość spotkania. Zasługiwaliśmy na zwycięstwo. No ale wola walki Atletico okazała się tutaj kluczowa. No i udało im się wywieźć remis z naszego boiska. No niestety Estadio Mestalla nie dało nam tutaj zwycięstwa. No ale tak czy siak zawsze jest ten jeden punkt. A i tak jesteśmy wysoko w tabeli, więc miejmy nadzieję, że ten wynik niedużo zmieni wygląd tabeli pod koniec sezonu. Naprawdę szkoda tego meczu z Atletico, ale dobra, nie ma już co dłużej o tym rozmyślać. Rozgrywamy sobie kolejny trening naszych zawodników. No i gorzej, niestety gorzej niż wcześniej mi to wyszło. No trudno. No kolejny mecz będzie trzeba wygrać, potrzebne nam są punkty, abyśmy przypadkiem za nisko nie spadli. No to chyba was w tej chwili pożegnam i przywitamy się już podczas kolejnego meczu. Chyba, że stanie się coś ciekawego, w co wątpię jednak. No przed meczem następnym przyszły nam jeszcze raporty zwiadowcze, tak więc oczywiście wam je pokażę. No, Mateusz Woźniak może być. I jeszcze oprócz tego Karol Baran. Na razie go brał nie będę, ale go zostawię. Tych niepotrzebnych zawodników usunę, żeby ich na scoutu nie musiał obserwować. Tych dwóch niech zostanie. Kolejny raport z Argentyny. Kogo mamy tutaj? Ten odpada, ten także. O, ten zawodnik naprawdę może być coś z niego, Guzman. Ten odpada. No i tych dwóch także nie widzę w nich przyszłości. No, niestety mają bardzo niski potencjał, jak i overall. No i w Hiszpanii. Oczywiście liczę najbardziej na Hiszpanów, ponieważ chciałbym na nich budować swoją drużynę. No już mamy dwóch. No, San Martinez niestety nie. José Enrique w ogóle. Victor Jiménez, no to może być dość ciekawy zawodnik. No i jeszcze jeden trening przed meczem ze Sportingiem Gijón. Możecie sobie go tutaj zobaczyć. No, nie za dobrze wyszło naszym zawodnikom. Po raz kolejny niestety. No i bez niepotrzebnego przedłużania rozpoczynamy spotkanie ze Sportingiem Gijón. Tym razem gramy na wyjeździe. No mamy tabelę. My na miejscu trzecim po tym meczu remisowym z Atletico Madryt. Sevilla nas przegoniła. Sporting Gijón 10. No niekoniecznie musi należeć to spotkanie do najłatwiejszych. No ale miejmy nadzieję.
że się nam udaje oczywiście zwyciężyć. No i tradycyjnie skład obu drużyn jako pierwszy skład gospodarzy, a w nim jest parę takich ciekawych zawodników, jak chociażby Victor Rodriguez, Sergio Alvarez, Mere, bardzo utalentowany stoper, Moi Gomez, czy Alberto Lora, ich kapitan, prawy obrońca. No i skład naszej drużyny, gramy podstawową jedenastką, ponieważ była przerwa reprezentacyjna, więc nasi piłkarze mieli czas, żeby odpocząć. I to powinno zdecydowanie wystarczyć, żeby naszych przeciwników pokonać, ale nie ma co też uprzedzać faktów. No i rozpoczynamy to spotkanie. Hakan Calhanoglu, Rodrigo Moreno, Rodrigo wchodzi w pole karne, Rodrigo mija przeciwnika, oddaje strzał i gol! Jest 1 do 0 dla drużyny nietoperzy, a Rodrigo pokazuje, że naprawdę jest w bardzo, bardzo dobrej formie. Drugi mecz z rzędu strzela bramkę i pokazuje się z jak najlepszej strony po dwóch bardzo przeciętnych sezonach, a nawet słabych. W końcu pokazuje, że jest naprawdę wartościowym zawodnikiem i ma potencjał być naprawdę ważnym ogniwem swojej drużyny. Zobaczmy jeszcze raz tą akcję. Rodrigo tutaj naprawdę bardzo prosto minął przeciwnika i strzela na krótszy słupek. Bramkarzowi nie udało się obronić tego strzału, choć było oczywiście blisko, ale to było mocne uderzenie. Nie zdążył tego wybić i Rodrigo może się cieszyć ze swojej kolejnej bramki w lidze. Gol numer 2. Sporting Gijón tym razem przy piłce Torres. Cuteracio strzał, ale bez problemu Diego Alves to łapie. Mamy rzut wolny z dość dużej odległości. Wrzuta i jest strzał, ale obroniony. Strzelał chyba João Cancelo w tej sytuacji. Naprawdę popisał się tutaj bramkarz Sportingu Gijón. Nani na skrzydle. Nani, ależ piękny sposób minął przeciwnika. Nani podanie do Rondona. Rondon! Ale strzał, niestety niecelny. Mamy kolejny rzut wolny, tym razem z bliższej odległości, więc możemy się pokusić o bezpośrednie uderzenie. Oczywiście będzie strzelał Hakan Calhanoglu. I jest bramka! Jakże pięknie wykończył to Hakan Calhanoglu. Drugi już jego gol z rzutu wolnego w Walencji. Pięknie się popisał tutaj turecki ofensywny pomocnik. I mamy wynik 2 do 0. I zobaczmy jeszcze raz, jaki zmieścił piłkę w siatce. Jakże piękny strzał z dość sporej mimo wszystko odległości, ale udało mu się strzelić tą bramkę. Bardzo ładnie wykorzystał ten rzut wolny. Koniec pierwszej połowy spotkania. 2 do 0 dla nas. Bardzo dobrze idzie nam ten mecz. I liczę na to, że oczywiście utrzymamy tą dyspozycję w drugiej połowie. Nie ma co dłużej się na ten temat rozwodzić. Hakan Calhanoglu, Calhanoglu strzał! Ależ się popisał tym razem bramkarz. Naprawdę ładna obrona. Przeprowadzamy zmiany. No jak na razie zmiana naszych rywali z boiska zejdzie Moi Gomez. A w naszej drużynie pojawi się na boisku Zakaria Bakali, Fran Villalba oraz Munir, a zejdzie Nani, Calhanoglu i Rondon. Munir, El Haddadi, Enzo Perez, wchodzi pole karne, strzał, gol! 3 do 0 dla drużyny Walencji. Sporting Gijón na kolanach. Całkowicie zmieciony z powierzchni ziemi przez naszą drużynę i mamy już praktycznie zapewnione zwycięstwo w tym spotkaniu. Naprawdę bardzo ładna akcja, trochę klepki, Enzo Perez naprawdę ładnie tu wyszedł. No błąd obrońców, dali za łatwo wejść Argentyńczykowi w pole karne. No i on tą sytuację wykorzystał niczym napastnik praktycznie. Bardzo dobrze Enzo Perez. Koniec spotkania, wynik 3 do 0 dla nas. Pewne, bezproblemowe w sumie zwycięstwo nad Sportingiem Gijón. Bardzo ładnie zagrała cała drużyna i należą się brawa dla wszystkich piłkarzy. No, Sporting Gijón ciężko patrzeć jakieś pozytywy z ich strony, no ale to nie jest dla nas ważne. Ważne jest to, że zdobyliśmy 3 punkty i jedziemy dalej po mistrzostwo, ponieważ liczę, że stać nas na to. Jeszcze postanowiłem pokazać Wam statystyki z tego meczu. Jak widzicie, miałem kontrolę nad całym meczem. Sporting Gijón 3 strzały do 10 naszych, w tym my mamy aż 9 celnych, więc Sporting Gijón nie miał prawa tego meczu zwyciężyć, ani nawet zremisować.
No i pokażę Wam jeszcze jeden trening pod koniec tego odcinka. Zobaczymy, czy piłkarze mnie zaskoczą, czy też nie. Santi Mina widzę naprawdę bardzo dobrze, a reszta dość średnio, ale bez tragedii. No i myślę, że w tym momencie nasz odcinek zakończymy. Zachęcam do oceniania, do komentowania, do dyskusji w komentarzach, tak jak zwykle. No i czekajcie na kolejne odcinki tej kariery, które się ukażą, mam nadzieję, że dość szybko. Ale w tym momencie to chyba tyle. Żegnam Was. Cześć i nara.